Witam Państwa, Dagmara Siemińska, Rozmowy Kulturalne dla portalu Warszawski PiS. Dzisiaj naszym gościem jest aktor Krzysztof Kierszynowski. Witam Panie Krzysztofie. Panie Krzysztofie, czy po latach hasło ucho od śledzia coś jeszcze u ludzi wzbudza jakieś emocje? U ludzi tak, zdarza się, tak statystycznie to ujmując, matematycznie może raczej, no powiedzmy, 3-4 razy do roku rzeczywiście, że ktoś przy jakiejś okazji, ktoś obcy, no w jakiś sposób nawiązuje do tego filmu. Zawsze co dla mnie miłe, w sposób sympatyczny. A jak Pan wspomina pracę na planie? To był, zdaje się, następny film Juliusza Machulskiego po debiucie. I ponieważ znaliśmy się w szkole, Juliusz studiował reżyserię, ja byłem na wydziale aktorskim, więc ja wiedziałem wcześniej, że będę grał w tym, co on właśnie pisze. I śmieszne było to, że wiedziałem, że będę grał, wiedziałem, co będę grał, mniej więcej, ale nie wiedziałem, co to będzie za film. To miała być niespodzianka, no i rzeczywiście